Cześć wam wszystkich, z tej MC, ja oto przed wami kolejny odcinek z gry Rayman 2 Wielka Ucieczka. Panie i panowie, zatoka wielorybów! Kto będzie się znajdowało za to wielorybów poza wielorybami? Panie i panowie, kolejny odcinek Raymana. Ktoś pytał, ja mam procent w grze. Na ekranie czytowania miałem 40%. Więc jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, spokojnie w połowie gry. Więc idzie nam całkiem sprawnie, nie powiem, to będzie mi byka do pokonania, pamiętam. O, właśnie, jest kolega. Tylko trzeba tak załatwić. There we go. Pokonanie jest bardzo proste akurat. Nie widzicie zresztą. Atakuję takim prądem, także musimy na niego uważać. There we go. I po sprawie. I po koledze, tyle go było. Okej, okay, tu mamy 4 skrzynki i 50 lunków. Dobrze, ja pamiętam ten poziom jako naprawdę długi poziom. Więc tu nie możemy w ogóle przejść. Więc zobaczymy, jak nam on zajmie. Panie i panowie, na kanale mamy aktualnie dwie nowe gry. Rayman już tylko na kanale jest, ale jest na razie jeden odcinek z Beyond, jak to nagrywam. I jeden odcinek z Crysisa. Więc Rayman na razie jest najmniej świeżą właśnie serią na kanale. Jest chyba już piąty albo szósty odcinek, który nagrywam teraz. Więc tym bardziej przydałoby się naszego Raymanka skończyć. I nie powiem, naprawdę idzie nam sprawdzić. Ktoś mi właśnie powiedział, jak szybko nam to idzie, to aż byłem trochę w szoku. Bo ja wiem, ile ta gra mi zajmowała kiedyś. Więc to mówię, to dla mnie było trochę dziwne. No ale hej, jak lecimy szybko, to lecimy szybko. Lecimy tempem, które sobie po prostu ustaliłem. W sumie nawet nie ustaliłem, tylko po prostu gram tak jak gram. I zrobimy tyle, zrobimy. Ok, otworzyliśmy tamte drzwi, jak mnie nie mam. I w ogóle też na live ostatnio Subnautiki. Bo teraz streamujemy Subnautikę, nie wiem, czy widzieliście. Nie wszyscy musieli akurat widzieć. Ktoś napisał, że bardzo się podobała mu seria z Deadpoola, także dla mnie to aż mi się serce raduje. Ponieważ właśnie chciałem, o Jezu, właśnie chciałem zrobić serię z Deadpoola taką. Boże, ledwo, po ostatnim momencie. Żeby się ludziom podobała, także jeżeli się podoba, to jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Okej, okay, czy my otworzyliśmy sobie te drzwi tutaj? Tak, najbardziej. No i skądzie pisze. Nie teraz, nagrywam Raymana. Okej, okay. Teraz możemy sobie przejść tutaj. Widzicie, to jest skomplikowany poziom strasznie. To jest tylko życie, ale i tak przejdę, bo może coś innego będzie niż życie. O, to jest pianie na samym środku. Come on. Nie zbiorę tego. To zebrałem. A ta pianie mi więcej życia zerze niż ten. Mogę ją w ogóle ten? Znaczy pewnie bym mógł, ale nie trafiłem. Chyba nie mogę nawet jej trafić. Dobra, ona mi zerze życie, ja stąd uciekam. Uciekam stąd. Pieprzone piranie. Okej, okay, nie mam cienia. O nie! Po co ja zbierałem to zdrowie całe teraz, co? Mogę tego odbić? Nie, okej. Okay. Wolę wszystko, wiecie, sprawdzić, żebym po tu nie musiał się wracać, jak ostatnio na początku ostatniego odcinka. Więc no, lepiej sobie posprawdzać wszystko. O właśnie, to mam na przykład żółte lumpy do odmiany. Nie czerwone. To nie mogę tej pianie ominąć, naprawdę. Bo teraz mi się udaje, muszę takie zygzaki robić, okej. Okay. Rozumiem, mamy wszystko. Uciec będzie łatwiej niż pójść na pewno. Mamy 5 lumpów. W ogóle fajnie wiedzieć, że często ta gra robi tak, że mamy po prostu równą ilość lumpów po danych sekcjach, trzeba powiedzieć. Podzielne przez 5, o to mi chodzi. To jest... Boże, co się stało? Bardzo przyjemne i przydatne. Gdzie tu mam iść? Bo... Nie, chyba górą po prostu. No to bez sensu była ta siatka? Potrzebna była? Kolwiek chyba nie. No tak, mamy ten statek, no pamiętam. I mam pirata. Dziadygę. To jest ten, który ma dużo zdrowia? Tak, to jest ten, który ma dużo zdrowia. Tam, trafię go? Chyba nie. Ale trafiłem go nawet, że... Doleci, doleci. Pięknie, rozwalony. Po piracie możemy się teraz na spokojnie tutaj dookoła rozejrzeć. Dobra, jakieś lumsy pochowane. W ogóle ani jednej skrzynki jeszcze nie mamy. Widzicie, to jest taki pierwszy poziom, który jest taki faktycznie bardziej rozbudowany niż reszta, nie? Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Co my będziemy mieli na tej platformie? Nic. Jest guzik.
Ten guzik wyłącza nam te drzwi, czy co ten guzik robi? Nie trafiłem go nawet, super. Teraz go trafiłem, okej. Okay. Coś tu jeszcze pewnie będzie, jak nic, jestem przekonany. Jestem przekonany. Ha. To jest za duża przestrzeń, żeby to było tyle tutaj. A tam na górę się jeszcze możemy dostać. Ale ciekawe właśnie, jak tam się na górę dostać, zaraz zobaczę. Obejrzę sobie. No nie, no tu się nie dostaniemy, nie mamy jak. Chyba że widzimy tu siatką, może możemy wejść na statek. Niekoniecznie właśnie tutaj możemy przeskoczyć. Zobaczmy. Nie, nie możemy wejść na statek. Okej, czyli musimy przez te drzwi przejść. Nie ma chyba innej opcji, wiecie? Dobra, może się wrócimy? Może nie. Mi się wydaje, że się lupuje to jakoś śmiesznie. Może będzie właśnie ładowanie poziomu, bo tak to wygląda. Nie ma. Okej. O, mamy lumsy. Beczki. Boże, ja już tych dalszych poziomów pejmenowych nie pamiętam. Jeju. Aż straszne trochę, nie powiem. Co my tu mamy? Piata, który sobie śpi. Okej. Okay. Ja słyszałem tę skrzynkę. Widzę lumsa czerwonego pod spodem. Skrzynkę słyszałem. Gdzieś tutaj. O nie, się mnie zgniecie. Przejdźcie skrzynkę, prawda? Nie, to raczej nie będzie. No i jednak mnie zgniotło. God damn it. Dobra. Zejdźmy może na dół. Do lumsa czerwonego. I to idziemy z nim. Nie wiem, czemu nie przytrzymasz mi pięści, Rayman? A w wodzie nie przytrzymujesz. Co za typo. O Boże! Rayman! No. No cztery strzela! Pojąbany! Pojąbany Piatos! Nie ma co! O Jezu, ała! Chciałem pięści ładować, nie można w wodzie pięści ładować, czajcie to? Ale głupie! No ale cóż. Macie, ja tu w ogóle... Ja tu potrzebuję szkołatnego lumsa, bo ja to by wychodziło. Tam gdzie słyszałem skrzynkę wcześniej, nie widzę skrzynki nigdzie. Okej, okay, to idziemy dalej. Mega dziwne. Mega, mega, mega dziwne. Mówię, jeszcze będę się tutaj wracał. Jak zresztą zwykle. No tam skrzynkę słyszę. Ewidentnie, ale słyszałem tam też wcześniej i mi się to bardzo nie podoba. Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. No ale cóż. No, halo. Dobrze, jest kałatny dom. Dobrze. I teraz będziemy mogli za pomocą niego wejść na górę. Tak. Ale bardzo mnie martwi ta skrzynka tam. Tak ją pominiemy. To jak ją pominiemy? O Jezu! Złapię tego! O Jezu, myślałem, że jest na środku idealnie. On jakieś krzywo go postawili. Ubisoft! Halo! Co to ma znaczyć? No, bez sensu. No ale okej. No i jest ładowanie. Pominę skrzynkę. Jak nic. Chyba, że mi się zlupuje, tak ja. Ale bardzo wątpię. Pominąłem skrzynkę, tak mi się wydaje, że pominąłem skrzynkę. Jeżeli pominąłem, to ją zbierzemy na początku następnego odcinka i będziemy wszyscy happy. Hello, Murphy. Hej, będzie. Wielolubica Carmen została schwytana. Piraci chcą użyć jej tłuszczu, aby nasmarować silniki swojego więziennego statku. Pomóż jej szybko, zanim będzie za późno. Tak jest, Murphy. Postaram się. Tylko, że ja nie mam nieskończonego powietrza, wiesz? Więc to jest taki trochę minus, który ja posiadam, że ja nie mam powietrza nieskończonego. Więc się będę musiał pewnie wynurzać parę razy. Na przykład teraz już. Jak powietrze zatrepnąć. Więc no, zrobię co mogę. Ale wiedz, że aktualnie to ja tutaj powietrza w pełni nie mam, więc... Więc no. W ogóle da się przepłynąć dookoła. Coś tu jest? Nie, ja byłem przekonany, że tutaj coś jest. Szybko, Rayman! Oooo! Szybko! A, byłem głęboko! Deją! Wielorybica Carmen. Halo, halo? Pani wieloryb? Jest tu pani? Nie ma jej tutaj. Wynurzaj się, bo się utopisz i będzie problem. No dobra, to... A, tutaj jest jaskinia, okej, okay, ja szukam do okolicy. To jest zamknięte jest. A tam jest jakiś wpływ, okej. Okay. A jest wielorybica, faktycznie. Wielorybica Carmen została schwytana. I tędy musimy płynąć, okej. Okay. Tylko, że mówię, nie mam nieskończonego powietrza.
A jest u powietrza, dobrze. No, także poziom podwodny, a poziomy podwodne w grach mają to do siebie, że są po prostu mega turbo wkurzające. Zobaczymy, jak Rayman sobie poradzi z poziomem wodnym. Czy w ogóle coś jest i co mnie powinno interesować? Może tutaj? O, no to mnie interesuje. Nawet bardzo mnie to interesuje, tylko gdzie ja beczkę tutaj znajdę? Czy muszę tu przelecieć może tą beczką? Czy o co chodzi? No chyba ewidentnie, bo jest pochodnia. Oh my goodness, man. No dobra, tu szukamy. Rozejrzyjmy się tutaj najpierw. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy lumsika jednego. Lumsika drugiego. Mamy drzwi, jak widzicie. Tylko, że dalej... O Jezu, zbiłem kółko, aha. Mhm. Tak, tu pamiętam, że chyba trzeba beczką przelecieć, no. Tylko skąd ja beczkę wezmę? Pewnie stąd, jak po tych schodach wejdę. Schodach, które są teksturą mimo wszystko 2D, taką dziwną. Pierajebice uwolnimy! Bo dotykać łatwo moje powietrzne banki, ale dobra, to zaraz, bo... A nie, nie beczką, tylko pociskiem. Okej. Okay. To gorzej. To znacznie gorzej. No co, nie... Spacją się przyspiesza. On sam będzie skakał, okej. Okay. Spacją się przyspiesza. Chodź pocisku. Spacją się przyspiesza, Marcin. O Jezu, spacją, tak. A się schodzi. O Jezu, doleć tam. Jezu, udało się. Ledwo ale się udało. O mój Boże. I tu jest skrzynka, proszę bardzo. Coś innego mogłoby być. I 5 lumsów. W ramach podziękowań tu możemy sobie wyskoczyć. Bardzo miło, bardzo przyjemnie. Pominąłem skrzynkę. Takie mam dziwne wrażenie. A ja nie lubię rzeczy pomijać. Bo to znaczy, że muszę się wracać. Ojej. No ale dobra. Płyniemy za naszą wielorybicą. Nie, jeżeli pominąłem nic. Naprawdę. Ja nie lubię rzeczy pomijać w grach. Nie to, że nie lubię na przykład grać tej gry, nie? Tylko, że ja już ten poziom, wiecie, zrobiłem, skończyłem, już widziałem wszystko. A tak to muszę jeszcze raz przechodzić, zbierać wszystko i w ogóle. Więc no. A to jest niefajne. Po prostu w najzwyczajniej świecie to jest niefajne. Okej, okay, tylko nie klipuj mi się tutaj w ten. W geometrii tego poziomu starą. 25-letnią. Więc no. A spokojnie, pani Carmen. Niewiele rybico, tutaj oczy wystają też w drugą stronę. Okej. Okay. Kim ja jestem, żeby kwestionować? No jak wieloryb jest zbudowany w tej grze? Absolutnie nikim, także... No. A się napije wody. Właśnie będą mi się animacja skończyła. Płyniemy dalej. Pytanie, co zabrać moje bańki powietrzne? O nie! No tak, one mogą nam zabrać bańki powietrzne i nie będziemy mieli już powietrza. A my w tej części oni nie skupią tego powietrza. Tu nic mieliśmy, ale tutaj już nie mamy. Wypad, piranie głupie. To moje bańki powietrzne. No. Poszły mnie stąd. Jadły mi. Co za małpy. Odejdź, czemu tu bokiem pływasz? Odejdź, pijanio. Daj mi bańkę, bo się uduszę się. Carmen. Uduszę się, dziewczyno. Wielorybico. Please, pomocy. Odejdź. Odejdźesz. Moja bańka. Ty. W ogóle znam ten dźwięk, który one wydają. Takie... Nie mogę sobie przypomnieć, to jest zmiana trójki, tylko... Kiedy i gdzie był ten dźwięk? Ha, dobre pytanie. A wiem, to jest dźwięk, jak te żaby skakały na bagnach. Tak, pamiętam już. Jak znajdę klip, to tu wstawię. Jeżeli nie, no to nie. Żaby, które na bagnach skakały, takie dźwięki wydawały, prawda? I jak się walczyło z Begoniaksą, pierwszym bossem na bagnach, w mroku, to jak ona zamieniła się w żabę, bo my zamieniliśmy się w żabę, to też wydawaliśmy takie dźwięki. Pamiętam. Pamiętam. Oj, pamiętam. Co my tu mamy, oprócz tego, że tu jest masa wody dookoła? Halo, halo?
Mamy siatkę. Z drugiej strony pewnie. Tak. Statek piracki oczywiście. Bo jak, czy, jaki by inny by był ten statek? O, słyszę skrzynkę. Słyszę skrzynkę. Gdzie ona jest? A, wiem gdzie ona jest. W środku tego, to właśnie na które patrzyłem właśnie. Dud. There we go. W środku tego. Boże. Nie widzicie teraz. Tego. Tutaj, tego oilego gniazda, tego. Przywróconego. There we go. Mamy lumsy. Wow, dostaliśmy 5 nawet. To musimy się tam dostać. Na ten spływ taki śmieszny. Chyba tą siatką też tutaj dostaje człowiek. Ej! No. Yep. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna skrzynka. Nie, ostatnia skrzynka powinna być z tym synem, prawda? Prawda? Ok, teraz zebrać wszystko. To tutaj nie jest wcale takie proste, jakby się wydawało. Jednego pominąłem. Ale mogę się na szczęście... Jest, słyszę skrzynkę, dobrze. Chwała Bogu, że słyszę skrzynkę. Pieprzony jeden lums, nie? Co? Gdzieś tutaj? Ja słyszałem lumsa, nie wiem czy wy też słyszeliście, ale słyszałem lumsa, który dosłownie był tak jakby pode mną. Czy ja jestem w stanie tutaj ten... skoczyć? Jestem! I dobrze. Pięknie. Ja mam pominięte 3 lumsy, ale gdzie? Twoje pytanie? A, tutaj, pamiętam. Dobrze. Ops. Ops, nie, nie, no. O. Czy ja tu jestem w stanie skoczyć z dołu? Jestem, dobrze. Tu mamy lumsiki. A ten typo... Okej. Okay. Tak trochę po nim. I tu mamy skrzynkę ostatnią. 100%. To taka wiele rybów. O mój Boże, nice. I ty idziesz, kolego, powiedz mi. A fajnie. Fajny ma skok, nie powiem. Tutaj, co? 100%. A byłem przekonany, że skrzynkę pominąłem. Ale będziemy klikać teraz palcami. Po raz kolejny. Nice, jestem mega szczęśliwy z tego. Teraz w zależności jaki będzie następny poziom, to ogamy go jeszcze, albo skończymy tutaj odcinek, zobaczymy. Tasisza ma wróżka start! Ale nie dźwięk mi go. Dawaj dziecko, dziecko, dziecko. Tracę już parę, już tracę parę, naprawdę? Już? Już? Eee. 22 sekundy. Poniżej 23. No, o to mi chodzi. Kurna, ja teraz to rozwaliłem na atomy, totalnie. Mam full zdrowia. No niewiele możesz mi dać, więc... Ale wygrałem przynajmniej. Chcę napisać w grę, tak. Będzie świątynia przypadkiem? Świątynia kamieni i ognia. Świątynię sobie zostawimy na następny odcinek. Bo mimo wszystko te poziomy naprawdę są długie. Widzicie, że 20 minut nam zajęła zatoka wielorybów sama. Więc wiem, że te odcinki mogą być krótkie. Może wam się to nie podobać, ale zaufajcie mi, że naprawdę niektóre odcinki trzeba podzielić. Niektóre poziomy trzeba nagrać po prostu osobno. Szczególnie, że widzicie, to jest śliwka, a ja wiem, co to oznacza na tym poziomie niestety. Kamieni i ognia świątynia. Moim zdaniem osobiście najtrudniejsza świątynia jaka jest. Ale to się jeszcze okaże w następnym odcinku. A na razie cóż, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się mocno, na razie, cześć i pa pa.